Grekiem w związku z czym. Z polskim, no niekoniecznie. Ale miejmy nadzieję, że się szybko nauczy. Ja. A psie. Chodź. W domu jest zainteresowany nami bardzo. Przychodzi do łóżka, oczywiście śpi z nami w łóżku, no bo jakby inaczej. Ale na mieście interesuje go wszystko. Auta, motory, ludzie, zwłaszcza małe dzieci. Bardzo fajny charakter psa. Przyjacielski, z wszystkimi się wita. Mało tego, że jest rozpoznawalny. Jak schodziliśmy z wodospadu Kamieńczyka, to wszyscy, o, to z gazety. I każdy go głaskał, on szczęśliwy. Taki medialny się zrobił. Szósty dzień wakacji w miejscowości Stalida na Krecie. Wychodzę na balkon. Widzę na parkingu szczeniaka, takiego słaniającego się na nogach, widać, że w takim stanie nieciekawym. Oczywiście zabieramy go do domu, mamy nadzieję, że dajemy mu tylko pić jeść i go wypuszczamy i wszystko jest po sprawie. Okazało się, że jego stan jest trochę gorszy niż myśleliśmy. Wyciągnęliśmy mu kleszcze, wykąpałam go, po czym poszłam do recepcji hotelowej w celu ustalenia, co dalej z tym psem zrobić. Myślałam, że to będzie bardzo proste, że będzie można po prostu tego psa wywieźć gdzieś do schroniska i sprawa będzie załatwiona. Okazało się, że owszem, można było go wywieźć do schroniska, natomiast trzeba było zapłacić za taksówkę 300 euro, po to tylko, żeby go uspać. Więc no, całkowicie nie wchodziło to w rachubę. Ukrywaliśmy psa przez kilka dni w hotelu. Moja mama szła na obiad z dzieckiem, ja zostawałam z psem, później się zmienialiśmy. W hotelu wiedzieli, że już ten pies gdzieś tam w tym pokoju może być, więc bardzo nas mocno pilnowali, żeby nie wynieść absolutnie nawet skrawka jedzenia, co nam się udawało przez pierwsze kilka dni, bo dokarmialiśmy koty. Więc codziennie śniadanie, obiad, kolacja, zawsze coś dla tych kotów braliśmy. Natomiast odkąd wiedzieli, że ten pies tam jest, to już naprawdę nie wolno nam było. No i właśnie pomimo tego, że już pod koniec nie było pieniędzy, to chodziliśmy, kupowaliśmy mu najlepszą szyneczkę, jaka była możliwa w sklepie, żeby go tak udobruchać i żeby szybko doszedł do siebie i faktycznie ten pies dzięki takiemu treściwemu jedzeniu, dobremu, nie byle jakiemu, doszedł szybko do siebie. No i miałam nadzieję, że jak przejdę z tym psem po budynkach, które były w okolicy, albo ktoś go zechce po prostu, bo ładny szczeniak, albo znajdzie się jego właściciel. Po domach chodziłam od domu do domu, po całej Stalidzie. Pytałam Greków po angielsku, czy wiedzą, czyj to jest pies i czy go chcą, bo wracam do Polski i nie mogę go zabrać. No oczywiście przesąd panujący w Grecji, że czarny pies przynosi pecha, spowodował to, że no niekoniecznie ktoś chciał go przygarnąć. Napisałam do ambasady polskiej w Grecji z prośbą o pomoc, co w tej sytuacji zrobić. Ambasada przesłała mi kilka linków do fundacji, które się zajmują psami na Krecie, ale trzeba było tego psa dowieźć. No i oczywistym było to, że niestety ten pies nie znajdzie domu i albo od razu straci życie, albo będzie w tym schronisku przez moment, a później nie wiadomo, co miałoby się z nim stać. Więc napisałam apel na Facebooku z prośbą o pomoc, po czym ten apel przeczytała moja koleżanka Marlena, która już dalej zadziałała. Zobacz, co do ciebie kochałam, zobacz, co ci kupiłam. Hej, 4 miesiące, tak określa weterynarz, także całe 4 miesiące musiał przeżyć w Grecji, błąkając się zapewne. Opleszcze, masa pcheł, no jak poszliście załatwić, to miał w brzuchu gałęzie, bo tylko to znajdował na swojej drodze. Kot jest taki, że sobie poradzi, bo jak go ktoś nie nakarmi, to on sobie coś wyszuka, prawda? Natomiast taki pies nie, mały pies nie. On miał spalone całe łapki od asfaltu, on musiał przejść masę kilometrów, ale z dnia na dzień widać szczęście na 4 łapkach. Chodź tu do mnie. Jakbym się czuła troszeczkę jak matka chrzestnego pieska. Przeczytałam posta na Facebooku. Na początku nie przejęłam się tym aż tak bardzo. Tym bardziej, że nie znałam historii zwierząt w ogóle w Grecji. No ale jak Sylwia napisała w poście kolejnym, że szukała dla niego pomocy w ambasadzie, że szukała pomocy u Polonii na Krecie, że ta pomoc jest bezskuteczna, że nikt tam się tym nie przejął za bardzo, no to pomyślałam sobie, że czas pobytu na wczasach się też skończy przecież. No i co ona z nim zrobi? Przecież to jest stworzenie żyjące. Jak on się będzie czuł, kiedy zostanie za kilka dni wysadzony znowu pod tym samym hotelem w te same krzaki, bo ona będzie musiała wracać do Polski? Ja sobie tego nie wyobrażałam, co się stanie. No i pewnej nocy nie mogłam spać, bo się tym przejęłam. Zaczęłam szukać, jak to zrobić, żeby ten piesek przyjechał z nimi, bądź chociaż został tam czasowo zabezpieczony. Znalazłam artykuł o sprowadzeniu Krety z Krety i tam właśnie w tym artykule było imię i nazwisko Kasi Pisarskiej i znalazłam ją na Facebooku.
chociaż Kasi mi się o takim samym nazwisku chyba z 10 otworzyło, ale jak już zobaczyłam zwierzaki, pieski koło niej, to mówię, to jest ta Kasia na pewno. I napisałam do niej prywatną wiadomość na Facebooku. No i dobrze, nie zdążyłam zasnąć chyba w 4:30 nad ranem, a po 7:00 już był telefon od Kasi, która postawiła mnie na równe nogi i zadała mi tylko jedno podstawowe pytanie. Czy piesek ma dom w Polsce? Dla mnie to było oczywiste, bo nawet gdyby Sylwia nie chciała tego pieska zabrać do siebie, to ja postanowiłam zrobić miejsce w moim domu, chociażby do momentu adopcji. Lubię Grecję, ale nie pojechałabym tam na wakacje, bo dla mnie, jako zwierzoruba, to nie jest urlop, to nie jest relaks. Tam się praktycznie nie da przejść, powiedzmy, 100 metrów, nie widząc gdzieś jakiegoś bezdomnego psa czy kota. Rzeczywiście te zwierzęta w dużej mierze mieszkają w okolicach hoteli. Najczęściej dokarmiane są właśnie przez cudzoziemców. Właściwie wszystkie, które znajdują dom, stamtąd wylatują po prostu. Do Polski, do Anglii, do Skandynawii, gdziekolwiek. Jest coś takiego, że każda linia lotnicza ma swoje zasady przewożenia zwierząt i każda ma jakieś maksimum zwierzaków, które mogą być na pokładzie danego samolotu. Mnie się zdarzyło raz, że musiałam w Grecji czekać 4 dni na samolot, którym mogłam wrócić do Polski, bo po prostu było tyle już zwierzaków na pokładzie, że ten mój kolejny już był o jeden za dużo. Czyli to zdecydowanie nie jest jakimś wyjątkiem. Pierwszy psiak, któremu pomagałam w przyjeździe z zagranicy do Polski, to było mniej więcej 2 lata temu, to była Kreta z Krety, została znaleziona przez dziewczynę, która była tam z mężem na wakacjach. Pies duży, czarny, wielkości takiego małego konika i 25 kilo niedowagi. W związku z tym nie można było przywieźć jej do Polski samolotem, bo ona być może po prostu tego lotu by nie przeżyła. Musieliśmy zorganizować wyjazd busem. Kiedyś robiłam taki program w stacji TTV i pojechali ze mną ponad rok po zdjęciu mojego programu już z anteny, czyli zupełnie prywatni kierowcy tego programu, który robiłam. To rzeczywiście były dość duże koszty, była zrobiona zbiórka, no i tyle, udało się. Tu jest mój kanał. O, to jest to. Nasza kochana Kreta zaraz pierwsze kroki będzie stawiać w naszym kraju. Temperatura taka średnia, nie wiem dlaczego nikt nie pomyślał, żeby chociaż to dla nas zamówić. Deszczyk tutaj nas odświeża po długiej podróży. Wczoraj jeszcze pukała swoje łapki w greckim morzu, a dzisiaj zobaczcie pierwsze kroki na polskiej ziemi. Kochani, historyczny moment. Przejdziemy na piechotę polską granicę. 6 tysięcy kilometrów po psa. Ale warto było, bo jest to kolejne uratowane życie. Pomagałam ratować psa w Hiszpanii, nie będąc w Hiszpanii. Pomagałam ratować psiaka w Indiach. Ten pies z Indii przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. No i z Grecji tych psów i kotów było kilka. Ostatni bąbel mały, który skradł moje serce, bo był naprawdę mistrzem na 4 łapach. Teo, który zamieszkał w Szklarskiej Porębie. Mieliśmy bardzo mało czasu, bo oni 48 godzin później wyjeżdżali stamtąd, czyli mieliśmy tak naprawdę jeden dzień po to, żeby znaleźć jakiegoś anioła, do tego, żeby pojechać i tego psa po prostu zabrać i zabezpieczyć. No, jeżeli zostawiamy szczeniaka przed drzwiami hotelu, to my nie wiemy, czy on tam będzie dzień, czy tydzień, czy on tam zostanie na zawsze. Musimy mieć pewność, że po prostu ten pies nie zwieje, że jemu się nic nie stanie, że nie umrze z głodu chociażby, prawda? I właśnie Wolfgang i Karen, czyli anioły, które poznałam przy mojej pierwszej akcji, kapitalni ludzie. Oni po przejściu na emeryturę wyprowadzili się do Grecji, ratują tam na miejscu zwierzaki i pojechali w jedną stronę 100 kilometrów, żeby tego psiaka zabrać. I a propos tego, że nikt nic nie jest w stanie sam zrobić, jeżeli chcemy uratować zwierzaka za granicą, to musimy mieć jakieś kontakty tam na miejscu, no bo ktoś tam na miejscu musi tego psa odrobaczyć, zaszczepić, wyrobić paszport, zaczipować. Musi być kwarantanna, która zgodnie z prawem trwa 21 dni i dopiero wtedy można tego psiaka czy kota przywieźć do Polski. Czyli ja sama nie mogę tam pojechać po to, żeby być tam 3 tygodnie, żeby to sama załatwić, prawda? Czyli po prostu muszę jakąś dobrą duszę mieć na miejscu. Ale jak się ma taki magnes dobrych dusz, to naprawdę różne fajne rzeczy udają się zrobić. Ci moi kochani Niemcy, oni tego psiaka zabrali, zabezpieczyli. 3 tygodnie później, czyli kiedy minęło tych 21 dni kwarantanny, pojechałam po tego małego bąbla. Kasia Pisarska i psy Jaciele na YouTubie.
I tutaj mamy Teo, bezdomny szczeniak z Krety. Jest pani Sylwia, jest Hubert. Jest torba czarna. Tutaj nie widać, ale ona ma taką specjalną siateczkę, bo to jest specjalna torba do przewożenia zwierząt, więc psiaki przez tę siatkę mogą oddychać spokojnie. Teraz widać trochę bardziej na zbliżeniu. Proszę. Cudo. Ten psiak widział ich 5 dni w całym swoim życiu. 5 dni, 3,5 tygodnia wcześniej. I zobaczcie pierwsze 3 sekundy i on merda całym sobą. Poznał. To jest najfajniejsze, że poznał. Tego się obawialiśmy, bo w zasadzie 3 tygodnie był z obcymi ludźmi plus z innymi psami. Tych psów było 40 u tych Niemców. I jak go ta pani Kasia wyciągnęła z torby, no to widać na filmiku, co ten pies robi z ogonem. Po prostu wiatrak, tak? On się tak strasznie cieszył. Coś niesamowitego. Teraz, żeby był zdrowy i z górki. Fajne nowe życie w Szklarskiej Porębie, tak? W takim fajnym miejscu. To są takie symboliczne akcje. Oczywiście my mamy 100 tysięcy naszych psiaków w schroniskach. Ja na co dzień i te wszystkie osoby, które mnie pomagają, ratujemy nasze zwierzęta, ale uważam, że każdy ma prawo się zakochać. I jeżeli ktoś jest gdzieś za granicą i ten ktoś chce tego psa czy tego kota dla siebie, to ja po prostu pomagam. Zawsze mam nadzieję, że ta historia opowiedziana w jakiś sposób otworzy ludziom oczy. I oczywiście nie trzeba jechać na drugi koniec Europy, nie trzeba przelecieć samolotem, nie trzeba jechać 6000 km po to, żeby adoptować jakiegoś psa. Wystarczy pojechać do pierwszego schroniska. Jeżeli da się z psem, który po polsku nie szczeka, w dodatku dogadać, prawda? To co dopiero z takim naszym. Cudownie. To my rok temu pożegnaliśmy owczarka naszego po 14 latach i w równy rok znaleźliśmy tego psa, w równy rok. Niesamowite jest to w tym wszystkim, że tak dużo ludzi, i to obcych ludzi, a nie tylko, bo moich znajomych na Facebooku też, którzy mają różne portfele, czyli niekoniecznie ludzie, którzy są zamożni, otworzyli serca. Obca dziewczyna z Warszawy straciła 100 zł, z którą się spotkałam na lotnisku w Warszawie, która przyjechała go zobaczyć. W ciągu 3 dni zbierałam prawie 1500 zł, więc bardzo dużo. Resztę pieniędzy musiałam zorganizować we własnym zakresie. Z tym jestem najbardziej poruszona i zachwycona, bo nie spodziewałam się, myślałam, że każdy będzie sobie myślał, a tam jakaś wariatka wymyśliła sobie pieska, a tu się okazuje, że naprawdę ludzie pomogli i dużo dobrych słów. Dzisiaj byłam w informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie i też mnie kobieta uściskała. To jest fajne, że ludzie gdzieś tak się zjednoczyli w tym wszystkim. Niesamowite, że jedno małe przeżycie może uruchomić tyle ludzkich serc. Wysłuchali Państwo reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Teo. Polskie Radio 24. No już teraz w Polskim Radio 24 przenosimy się ze Szklarskiej Poręby do Nysy. Kilka dni temu media obiegła informacja o mieszkającej w samochodzie rodzinie z dwójką dzieci w wieku 2 lat i 13 miesięcy. Po interwencji policji młodsze z dzieci zostało zabrane do szpitala na badania, a starsze umieszczone w rodzinie zastępczej. Los rodziny może się poprawić, ponieważ pomoc zaoferował Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. O sprawę mówił gość Polskiego Radia 24 Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych, a rozmawiał Jakub Kukla. Sytuacja dość niecodzienna, trzeba przyznać. No rzeczywiście to prawda, to jest dosyć kryzysowa sytuacja, która polega na tym, że cała rodzina mieszka w samochodzie, tak? Jest to pewna forma bezdomności jednak mimo wszystko. Tak to trzeba by było interpretować. I w tym momencie włączają się między innymi instytucje gminne i powiatowe, to jest ich obowiązek, czy to jest ich dobra wola, jak to jest uregulowane prawo? No jest to ich obowiązek oczywiście, jest to zapisane ustawowo, że samorząd gminny odpowiada za sytuacje takie właśnie jak ta, czyli sytuacje bezdomności. Samorząd przy pomocy swoich jednostek podległych, czyli właśnie ośrodka pomocy społecznej, czy na poziomie powiatu, centrum pomocy rodzinie, jest zobowiązany do świadczenia usług w tego rodzaju przypadkach. Natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że ta pomoc nie polega na tym, żeby z automatu takiej rodzinie przyznać mieszkanie komunalne. Niestety w dalszym ciągu nie dysponujemy odpowiednimi zasobami do tego, żeby realizować potrzeby wszystkich osób bezdomnych. Pewnie w pierwszej kolejności jest to pomoc polegająca na zapewnieniu dachu nad głową w postaci noclegowni
schronienia, czyli czasowego, nie trwałego, tylko czasowego. Być może, jeśli tutaj problemem jest żywność, to również dokarmianie całej rodziny, tak? A jeżeli sytuacja dotyczy właśnie rodziny, czyli dwójki osób dorosłych i dwójki dzieci w tym wypadku, wszyscy trafią do schronienia, to się może zdarzyć? Tak, to się może zdarzyć. Tak naprawdę to nie są też bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Oczywiście najczęściej osoby bezdomne to jednak mimo wszystko są osoby samotne, ale kiedy rodzina jest eksmitowana na przykład, to przez pewien czas może rzeczywiście znaleźć się, no, mówiąc kolokwialnie, na bruku. Tak? I jeśli jedyne, czym dysponuje, to jest samochód, no to w pierwszej kolejności oczywiście przenosi się do samochodu. Być może tutaj można liczyć na jakąś pomoc rodziny, ale to też nie jest żadna gwarancja. W każdym razie ta odpowiedzialność za zapewnienie sobie dachu nad głową w pierwszej kolejności niestety spada na samą tę rodzinę. Ale instytucje lokalne, instytucje pomocy społecznej są do tego powołane, żeby pomagać, wspierać takie rodziny i też dysponuje pewnymi instrumentami w tym celu, takimi jak właśnie noclegowni. Szczegółów tej sprawy, kontekstu tej sprawy nie znamy, ale pomysł, żeby próbować przetrwać w samochodzie całą rodzinę, wydaje się pomysłem bardzo desperackim. Dlaczego ta rodzina nie zwróciła się do instytucji gminnych czy samorządowych o pomoc? Co może blokować w tego rodzaju sytuacji? Jest to rzeczywiście dosyć skrajna sytuacja i nie wiemy do końca, jakie tutaj są powody za tym, jakie tutaj są motywacje, ale można też domniemywać, dlaczego taka rodzina nie zgłosiła się w pierwszej kolejności po pomoc na jakimś wcześniejszym etapie, na takim etapie, który pozwoliłby uniknąć takiej krytycznej sytuacji. No i jakby tutaj ten jednym z głównych powodów, jaki często się wymienia, to jest poczucie wstydu, że no, rodzina nie jest na tyle zdolna do tego, żeby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, w tym mieszkaniowe. Tak? No, głównie pewnie to jest związane z problemami ekonomicznymi, jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić za czynsz, czy tak wynająć mieszkania. Wiem, że nie mamy w Polsce mieszkań na wynajem, mamy przede wszystkim mieszkania, które są oferowane na tak zwanym rynku komercyjnym i te ceny najmu są rzeczywiście bardzo wysokie. Ta kwestia wstydu tutaj rzeczywiście jest bardzo istotna i spora część osób niezamożnych lub takich, które doświadczają innej formy wykluczenia społecznego, często nie zwracają się do instytucji publicznych, mimo że są do tego uprawnione, mogą to robić i państwo polskie czy lokalne organizacje, lokalne instytucje dysponują zasobami, żeby pomóc takim rodzinom. Czyli w tym kontekście wstyd nie jest wyjątkiem? Powiedziałbym, że jest niemal regułą, chociaż rzeczywiście bardzo często w doniesieniach różnego rodzaju słyszymy o tym, że poszczególne osoby, czy nawet całe rodziny nadwyrężają system pomocy społecznej i korzystają z premedytacją z zasiłków społecznych. Mówi się często też, ukuło się takie pojęcie profesorowie biedy. To są tacy, którzy doskonale wiedzą, gdzie można dostać jaki zasiłek, w jakim terminie, doskonale znają przepisy prawa, są w tym doskonale obeznani i korzystają z tego, ale raczej takie przypadki to nie jest dominująca grupa. I jednak mimo wszystko ten czynnik wstydu, tej stygmatyzacji społecznej jest czymś, co jest jedną z głównych barier, która decyduje o tym, dlaczego ludzie nie zwracają się o pomoc. Jednym z przykładów jest choćby to, że dodatek mieszkaniowy, jest to jeden z instrumentów polityki społecznej, jest pobierany tylko przez część tych osób, które są uprawnione do tego, żeby go otrzymywać. I jednym właśnie z argumentów tutaj jest choćby to, że procedura otrzymania tego zasiłku, dodatku mieszkaniowego, polega na tym, że należy uzyskać podpis od zarządcy wspólnoty czy spółdzielni, który potwierdza to, że dana rodzina mieszka w danym miejscu i może doświadczać problemów z pokryciem czynszu. Czyli to nie jest niewiedza, tylko jednak wstyd, jakaś blokada, że źle nam się powodzi, to źle o nas świadczy przy okazji.
Powiedziałbym, że rzeczywiście wstyd jest takim, jest czymś, co niemal zawsze towarzyszy osobom biednym w momencie, kiedy zwracają się o pomoc. Jeśli chodzi o wiedzę, to raczej powiedziałbym, że świadomość tego, że można się zwrócić do właściwych instytucji, istnieje w polskim społeczeństwie, również właśnie w grupach osób wykluczonych społecznie. Natomiast miałbym pewne wątpliwości na temat tego, czy poszczególne osoby wiedzą, jakie są konkretne instrumenty wsparcia, czego konkretnie mogą się domagać od tych instytucji, jak wysokie mogą być te świadczenia socjalne, czy chociażby jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego. Myślę, że większość osób tego po prostu nie wie. Ważne jest jednak, nie ma też takiej potrzeby, natomiast ważne jest to, żeby w tej grupie, która jest jednak najbardziej narażona, jest szczególnie dotknięta jakimiś trudnymi sytuacjami życiowymi, czy po prostu ekonomicznymi, żeby wyrobiona była taka postawa polegająca na tym, że jednak na instytucjach państwowych można się oprzeć, że nie jesteśmy pozostawieni samym sobie, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji trudnej można się zwrócić do pracownika socjalnego, można się zwrócić do nauczyciela w szkole, który pokieruje do odpowiedniej instytucji, gdzie można otrzymać pomoc. I jakby tutaj wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest ten problem. On jest związany dokładnie z tym poczuciem stygmatyzacji społecznej, z poczuciem wstydu. Zanim porozmawiamy o tym, czego można się spodziewać od państwa, na jaką pomoc można liczyć, jeszcze jedno pytanie a propos wstydu właśnie. Z czego wynika fakt, że bieda czy ubóstwo traktowane jest jako powód do wstydu? To kapitalizm tak Polakom umeblował głowy? Rzeczywiście to jest dobry trop. Przed 89 rokiem mieliśmy społeczeństwo, które jednak było bardziej egalitarne. Znaczy w tym sensie, że wszyscy byliśmy biedni, ale byliśmy biedni porówno, mniej więcej. Tak? Były niewielkie różnice społeczne. Po 89 roku te różnice dochodowe nagle zaczęły się zwiększać drastycznie, szczególnie przez całe lata 90. Potem ten wzrost nierówności się zatrzymał. Pojawiło się ogromne bezrobocie i nagle spora część społeczeństwa znalazła się poza głównym nurtem życia społecznego. Temu też towarzyszyło takie przekonanie, że oto ci najzdolniejsi, najlepsi mogą osiągnąć sukces, a rewersem tej historii jest twierdzenie, że jeśli mi się nie udaje, to znaczy, że nie jestem zdolny, że nie jestem, nie wiem, wystarczająco dobry, wystarczająco inteligentny, wystarczająco sprytny, żeby sobie poradzić w nowej rzeczywistości. Mimo że często to czynniki raczej strukturalne decydowały o tym, że dana rodzina czy dana jednostka nie radziła sobie w takiej sytuacji. Czynniki strukturalne, czyli? Czyli na przykład prywatyzacja dużych zakładów przemysłowych, albo nierentowność tych zakładów przemysłowych, albo rozwiązanie PGR-ów. Mieszkańcy małych miejscowości, jeśli nie wyjeżdżali z tych miejscowości, to nie mieli szansy na zdobycie pracy. Założenie działalności gospodarczej w takiej małej miejscowości, która nie dysponowała kapitałem, było jakimś zupełnym mitem. Więc taki dominujący dyskurs polegający na tym, że jeśli jestem biedny czy bezrobotny, to jest moja wina, może wywoływać poczucie wstydu, może wywoływać poczucie niższej wartości, poczucie, że to jednak ja jestem odpowiedzialny za swoją niekorzystną sytuację, mimo że bardzo często to jednak właśnie te czynniki strukturalne o tym decydowały, a nie indywidualna aktywność czy bierność. Z Dominikiem Owczarkiem z Instytutu Spraw Publicznych rozmawiał Jakub Kukla, a całą rozmowę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Autopromocja. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Kijewski sam przedziera się za Górę Baszka. Nie strata naszych nie! Nie!
sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Odpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Przyznali zgodnie, że szczyt w Bratysławie był początkiem dyskusji o wyzwaniach czekających wspólnotę po Brexicie. Szczyt zakończył się przyjęciem deklaracji bratysławskiej. Zapisano w niej szereg ogólnych zasad dotyczących m.in. wzmocnienia zewnętrznych granic Unii, zwalczania terroryzmu i lepszej wymiany danych o podróżujących, a także konkurencyjności gospodarek i szans dla młodych Europejczyków. Według szefa Rady Europejskiej po Bratysławie bliżej jest do porozumienia w sprawie migracji. Solidarność nie może być narzucana, mówił Donald Tusk. Nikt w Europie nikomu nie narzuci pewnego modelu zachowań, ale nikt w Europie też nie powinien odwracać się plecami swoich partnerów. O podobnym modelu walki z nielegalną migracją wspominała premier Beata Szydło. Ponadto Polska wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej wystąpiła z propozycją wzmocnienia Rady Europejskiej i Parlamentów Narodowych. Na początku procesu zmian w Europie, w Unii Europejskiej nie może być żadnego tematu tabu. Jednak według nieoficjalnych doniesień propozycja reformy instytucjonalnej nie była tematem obrad przywódców. Uzgodniono również przekazanie 108 milionów euro dla Bułgarii walczącej z rosnącym napływem migrantów. Bułgaria nie została osamotniona, mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Z Bratysławy Karol Darmoros, Polskie Radio. Sprawa uchodźców prowadzi do coraz poważniejszych napięć w rządzącej Niemcami koalicji. Bawarska partia CSU zagroziła właśnie, że nie poprze Angeli Merkel w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, jeśli kanclerz nie zgodzi się na wprowadzenie limitu przyjmowanych migrantów. Z Berlina Wojciech Szymański. Współtworząca rząd partia CSU od miesięcy domaga się określenia limitów migracyjnych. CSU chce, aby było to maksymalnie 200 tysięcy uchodźców rocznie. Teraz lider partii Horst Seehofer postawił kanclerz Angeli Merkel ultimatum. W wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel Seehofer powiedział, że jeśli Merkel nie zgodzi się na limit, to CSU nie poprze jej przed wyborami parlamentarnymi. Niemieckie media już wcześniej donosiły, że Merkel zwleka z ogłoszeniem decyzji o kandydowaniu na czwartą kadencję właśnie z powodu kłótni z bawarską CSU. Ugrupowanie to jest tradycyjnym partnerem chadeckiej CDU Angeli Merkel. Partie te tworzą w Bundestagu wspólny klub parlamentarny. Wybory w Niemczech mają odbyć się za rok. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prezydent leci do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Andrzej Duda ma w planach także spotkania z Polonią, z przedstawicielami amerykańskich korporacji i z amerykańską Izbą Handlu. Do Stanów Zjednoczonych udaje się także szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Prezydent wygłosi przemówienie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która będzie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi, a także na szczycie ONZ, gdzie będzie mowa o kwestii migracji i problemach uchodźców. Trzeba przede wszystkim rozwiązać kwestie konfliktów zbrojnych, trzeba doprowadzić do tego, by zaistniał pokój, trzeba dawać adekwatne wsparcie tym ludziom, którzy są uchodźcami i znajdują się w obozach uchodźców. Do spotkania Andrzeja Dudy z Barackiem Obamą dojdzie na kolacji, którą prezydent Stanów Zjednoczonych wyda dla przywódców państw biorących udział w szczycie. Każdy de facto z przywódców głów państw ma tą możliwość, żeby z panem prezydentem Barackiem Obamą chwilę porozmawiać. Andrzej Duda poinformował, że nie planuje spotkania z kandydatami do urzędu prezydenta. Jak mówił, nie chce się mieszać w kampanię przed listopadowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli miałbym się spotkać, to musiałbym się spotkać zarówno z jednym kandydatem, jak i z kandydatką. Prezydent i szef dyplomacji mają w planach kilkanaście spotkań bilateralnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał za niedozwolone niektóre klauzule kredytów hipotecznych waloryzowanych do franka szwajcarskiego. Chodzi o klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych.
Wynika to z tak zwanego istotnego poglądu, który przedstawił sądowi prezes UOKiK. Sprawa dotyczy pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Dwa zakwestionowane postanowienia dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania wartości kupna i sprzedaży franka, na podstawie których waloryzowano kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych, nie wiążąc klientów, co może prowadzić do nieważności całej umowy, mówi Anna Usiądek z Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK. UOKiK stwierdził, że w tej sprawie może to nawet prowadzić do uznania umowy za nieważną. W przypadku klauzul dotyczących dowolnego ustalenia kosztów walut należy zauważyć, że nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy bez tych postanowień. W efekcie wprowadzenia niedozwolonych klauzul do umów konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, kiedy i o ile bank może podwyższyć ratę kredytu, ani sprawdzić zasadności jego działań. UOKiK zastrzega, że przedstawiona ocena prawna nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które mogą wydawać się podobne. Prognoza pogody. Na przeważającym obszarze kraju nocne niebo jeszcze pogodne, ale na północy, zachodzie i na Dolnym Śląsku już będą opady i burze. Nad ranem miejscami silne zamglenia. Temperatura od 6 stopni miejscami na wschodzie do 16 na Dolnym Śląsku. Sobota niestety pochmurna i deszczowa. Na południu Polski możliwe burze. Termometry pokażą w ciągu dnia od 16 stopni na północy przez 23 w centrum do 26 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 2 przeniesiemy się teraz do Wielkiej Brytanii, gdzie trwa zjazd Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Z gościem Polskiego Radio 24 rozmawia Jarosław Kociszewski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Wielkiej Brytanii trwa kongres Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, UKIP. Partii, która odniosła wielki sukces, doprowadzając do Brexitu, a teraz nie jest w stanie się otrząsnąć z tego sukcesu albo pozbierać, bo okazało się, że sukces najwyraźniej tę partię przerósł. Moim gościem jest John Pitcham, dziennikarz polski i brytyjski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to w ogóle jest możliwe, że partia zrealizowała swój wielki cel, odniosła sukces właśnie aż niespodziewany chyba dla niej samej i tak wielki, że nie wie, co ze sobą zrobić. Nie ma pomysłu na przyszłość, nie ma pomysłu na przywództwo. Znaczy, trzeba najpierw się zastanowić, czy rzeczywiście ten cel został zrealizowany, ponieważ jeszcze Wielka Brytania jeszcze nie wyszła z Unii Europejskiej. Oczywiście już można domyśleć się, że Wielka Brytania już może mentalnie, czy już bardziej psychologicznie już nie należy do Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy szczyt na Słowacji. W Bratysławie, tak. Szczyt 27 państw, nieoficjalny. Nieoficjalny. Ale już zupełnie oficjalnie nie ma na niej przedstawiciela Wielkiej Brytanii. No tak, bo to jest nieformalne spotkanie, bo to nie może być szczytem, póki... Czarny kot jest niezaproszony. No właśnie. Natomiast rzecz polega na tym, że na razie, póki co, Wielka Brytania należy do Unii Europejskiej i w zasadzie, co będą dzisiaj dyskutowali w Bournemouth właśnie, gdzie UKIP w tym momencie ma ten swój własny szczyt wewnątrzpartyjny, jest właśnie, żeby zadecydować, co dalej. I rzeczywiście tutaj jest takie pytanie, no rzeczywiście, co oni mają teraz robić, ponieważ Nigel Farage, który nie będzie już... Zacznijmy właśnie od kryzysu przywództwa. Nigel Farage po referendum powiedział, że to on bardzo dziękuję, tak, dziękuję, on rezygnuje z przywództwa. To jest bardzo wygodna też postawa, bo oznacza, że nie bierze odpowiedzialności za to, co będzie się działo dalej. Ale teraz nagle się okazało, że to była partia jednego lidera, bo o kandydatach na następcę Farage'a chyba nikt do końca nie słyszał. I tutaj właściwie jest ten wielki problem tej partii. Natomiast jeżeli już patrzymy na samego Nigela Farage'a, to co on robi, on już do tej pory wykonywał, już po tym swoim stwierdzeniu, że odejdzie od przywództwa tej partii, trzeba tak konkretnie
popatrzeć, jakie kroki rzeczywiście wykonał. Postanowił zostać przywódcą świata. Można na to w ten sposób patrzeć. Natomiast taki dosyć dziwnym sygnałem, znaczy dziwnym może dla mnie, ale dla niego to oczywiście to jest bardzo sprytne rozegranie, było to, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście tam stał obok Donalda Trumpa, jak miał wiec wyborczy, prawda? Ale to było przede wszystkim dziwne dla Amerykanów, którzy po raz pierwszy zobaczyli tego człowieka, kompletnie nie wiedząc, kto to jest. Można przypuszczać, że słyszeli gdzieś kiedyś o Wielkiej Brytanii, natomiast o Nigelu Farage'u z pewnością nie. Na pewno nie. Natomiast to był ewidentny jakby akt taki PR-owy dla samego Nigela Farage'a, ponieważ od tego momentu już inne partie polityczne na świecie, czy szczególnie w Europie, już przyglądają się właściwie, kim jest Nigel Farage i co on mógłby zrobić dla ich partii, ponieważ Nigel Farage to ewidentnie nie tylko chodzi o tym, żeby Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej, ale żeby już też inne kraje z Unii Europejskiej zrobiły to samo. Czyli osłabić przynajmniej, jeżeli nie rozbić Unię Europejską. I to najwyraźniej widać w wystąpieniach Nigela Farage'a w Parlamencie Europejskim przez te ostatnie lata, prawda? I to jest jeden z dylematów, z którym UKIP się dzisiaj mierzy, bo oczywiście wybór nowego przewodniczącego to jedno, zostanie przewodniczącym ktoś kompletnie z naszego punktu widzenia, ale także polityki brytyjskiej anonimowy, natomiast są dwie możliwości. Jest jedna frakcja, która uważa, że trzeba skoncentrować się na polityce brytyjskiej, a więc patrzeć na ręce Terezie May i dopilnować tego, żeby Brexit rzeczywiście się wydarzył, i druga frakcja Farage'a, która mówi, że dobrze, Wielką Brytanię już wzięliśmy, teraz bierzemy szturmem resztę Europy, będziemy pomagać wszystkim eurosceptykom na kontynencie. I taka jest prawda, ponieważ rzeczywiście domestically, czyli tak wewnątrz kraju, to UKIP teraz będzie, znaczy jeżeli już muszą zadecydować na jakiś kierunek na przyszłe lata, to rzeczywiście to będą patrzeć na ręce konserwatystów, czy rzeczywiście Theresa May i swoje trzy ministerstwa, które są niby jakby in charge, czyli odpowiedzialne za Brexit, czy rzeczywiście wykonują swoją pracę dobrze, czy może no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, oczywiście. Dobrze jest tutaj problematycznym słowem. No tak. Czy są skuteczne? Otóż to. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część właśnie, to już tak naprawdę to widzimy. Aaron Banks, czyli jeden z największych fundatorów partii UKIP, on już sam zapowiedział, że już jest czas, żeby brać te idee, które sformułowały, czy nawet stworzyły UKIP, i przenieść właśnie tą politykę jakby dosyć populistyczną i antyunijną już na teren Unii Europejskiej. Ale to wygląda mi na dosyć ryzykowne, bo oczywiście mamy Front Narodowy we Francji, mamy gwiazdek w Włoszech, alternatywa dla Niemiec, która odnosi coraz większe sukcesy w Niemczech. Partii eurosceptycznych nie brakuje. Natomiast czy brytyjscy politycy potrafią, mogą być skuteczni na kontynencie? Mam wątpliwości. Czy są jakieś historyczne brytyjscy politycy rzeczywiście, może tak, zgadzam się z tym. Natomiast Nigel Farage, no to jest po prostu, on jest w klasie samej sobie. On jest bardzo znany już w polityce europejskiej. Wydaje mi się, że jest osoby, które interesują się polityką europejską, nawet jak nie są Brytyjczykami, to zapewne już usłyszeli o Nigelu Farage'u i jak naprawdę, do czego on jest zdolny. Tak naprawdę wydaje mi się, że Nigel Farage sam sobą nie jest w stanie zmienić politykę tych krajów, jeżeli chodzi o ich członkostwo. Ale czy ktoś w Europie będzie chciał słuchać Farage'a? Czy Francuzi mieliby słuchać brytyjskiego polityka, naprawdę? No, jeżeli chodzi o wyjście z Unii, czy w ogóle jeżeli chodzi o ten ruch jakby antyunijny, to Nigel Farage to jest jeden z najważniejszych głosów w tej sprawie, nawet jak inni europejskie kraje nie są jakby fanami brytyjskiego polityka, czy
kim jest Nigel Farage, czy w ogóle brytyjskiej polityki, to nie da się ukrywać, że to rzeczywiście jest osoba, która ma pomysł i jak nawet nie jest w stanie czegoś przeprowadzić już dla tych państw, czy dla te konkretne partie, które wymieniliśmy przed chwilą w tych poszczególnych europejskich krajach, to on może być takim dosyć mocnym wsparciem moralnym, ponieważ no, on przychodzi z takim jednym głównym pomysłem, że rzeczywiście trzeba wyjść z tej Unii, już Unia nie działa, wszystko się sypie od wewnątrz i czas już jest postawić na... Ja mam problem z taką troszkę wewnętrzną logiką takiego rozumowania, ponieważ ona by zakładała, że Nigel Farage myśli globalnie, że on chce, żeby zrobić dobrze Francji, Belgii, Włochom, komukolwiek, bo Europa będzie lepsza. Może Nigel Farage myśli po prostu o przyszłości Nigela Farage'a, bo on już doprowadził do sytuacji, w której na świecie jest chyba najbardziej rozpoznawalnym brytyjskim politykiem aktualnym. No tak. I oczywiście, tak jak widzieliśmy z innymi brytyjskimi politykami, to jest oczywiście, są zalążki egoizmu w ogóle w tym, co robi. Oczywiście on jeszcze jest... Przywala taki... chyba wszystkich. No, ewidentnie, ale tutaj w kwestii Nigela Farage'a jeszcze on ma no, parę ładnych lat przed sobą, jeżeli chodzi o własną karierę. No i kto wie, w jakiej sytuacji będzie Unia Europejska za 10 lat. Może już nie być tej Unii Europejskiej. Może on długofalowo celuje w Downing Street. Może on po prostu chce być premierem Wielkiej Brytanii. To znaczy, jest rozpoznawalny, teraz zaangażuje się w politykę europejską, co może zakończy się wyłącznie chaosem. I co, za parę lat, jakiś wielki powrót? Za parę lat powie Brytyjczykom, słuchajcie, patrzcie, tu jest Theresa May albo jej jacyś następcy. To w ogóle nie działa. Głosujcie na mnie, tylko ja będę gwarantem porozumienia z rządem francuskim zdominowanym przez Front Narodowy, czy z niemieckim eurosceptycznym rządem. Może to jest jakieś takie myślenie? No, to jest prawdopodobne? Całkiem możliwe, natomiast patrząc na to, jest bardzo trudno pomyśleć o tym, jaka będzie wyglądała brytyjska polityka w przestrzeni następnych 10 lat. Czy jak będzie wyglądała Wielka Brytania czy jako w ogóle, tak? No, to już może być tylko Anglia, prawda, czy Anglia z Walią. Może już Szkocja będzie członkiem Unii Europejskiej. Już nie euro. Tak, możliwe, już nie będzie członkiem Zjednoczonego Królestwa jako takiej. Natomiast tak myśląc o tym, to Farage, wydaje mi się, nawet patrząc teraz, jak UKIP mają tylko jednego mandatu, jest tylko jeden ich polityk w tej chwili w Izbie Gmin. Oni oczywiście no dosyć mocno zdobywają głosy w lokalnych wyborach, no, z rzędu około kilkunastu procent, prawda? Natomiast no, sytuacja, czy w ogóle system polityczny w Wielkiej Brytanii po prostu nie będzie pozwalał, chyba że jest zmieniony oczywiście, ale w tym momencie jest tak skonstruowany, że po prostu ten system polityczny nie będzie pozwalał UKIP-owi wygrać więcej mandatów w Izbie Gmin. Tym bardziej, że w ogóle teraz są nowe plany, żeby nawet zredukować ilości mandatów z 650 do 600. Ale to zakłada granie zgodnie z regułami gry. Natomiast jeżeli spojrzymy na przyjaciela Nigela Farage'a, Donalda Trumpa, nagle się okazało, że on przywłaszczył sobie Partię Republikańską w Stanach Zjednoczonych i znaczy, przywłaszczył sobie Donalda Trumpa, może już nie całą partię. Osiągnął rzecz niesamowitą, a mianowicie zdobył nominację Partii Republikańskiej. Może Nigel Farage będzie próbował zrobić to samo, znaczy w którymś momencie przejąć kontrolę nad Torysami na przykład, wejść do tej partii, doprowadzić do połączenia UKIP-u z Torysami. No, różne rzeczy. Stoimy w obliczu dosyć dużego chaosu. Czy takie scenariusze są w ogóle możliwe? Patrząc na historię tego, co działo się w Wielkiej Brytanii, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. No to nawet patrząc, co się działo w ogóle w brytyjskiej polityce już od 6 lat, no to, że w ogóle konserwatyści weszli w koalicję z liberałami, to już było już coś, no bo to już od dawna czegoś takiego brytyjska polityka nie doświadczyła. Koalicyjna polityka Wielkiej Brytanii zawsze była uważana za synonim zła. No tak, natomiast patrząc teraz naprzód, to wszystko
to wszystko też zależy od, nie tylko od UKIP-u, tylko od partii konserwatywnej i jak właściwie ta cała sprawa związana z Brexitem będzie przeprowadzona. Dziękuję bardzo. Moim gościem był John Beacham. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. Rozmawiał Jarosław Kociszewski. Prawie 19 minut po drugiej w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do piątkowego pulsu gospodarki. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Robert Litwy, witam Państwa. Ze mną w studiu są pan Adam Ruziński, prezes firmy doradczej BTW. Dzień dobry. Pan Paweł Pelc, radca prawny. Dzień dobry, witam Państwa. I pan Kamil Maliczewski, analityk dolnookreskiego mBanku. Dzień dobry. Dzisiaj dwa tematy chyba zdominują naszą audycję, to znaczy odwołanie ministra skarbu, a także szczyt w Bratysławie, szczególnie jego aspekty gospodarcze, ale zacznijmy od ministra skarbu. Dawid Jackiewicz został wczoraj odwołany z funkcji ministra skarbu państwa. To pierwszy minister, który traci funkcję w powołanym w listopadzie ubiegłego roku rządzie Beaty Szydło. Resort skarbu będzie działał do końca roku. Nadzór nad resortem będzie sprawował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski odniósł się do zarzutu opozycji, że minister został odwołany za nepotyzm i kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa. Bardzo ciekawe. Sobie przypominam, jaki nepotyzm i kolesiostwo było w czasach Platformy Obywatelskiej. To te nieliczne przykłady, które można było wymienić, też zresztą skądinąd ich nie pochwalam. To w porównaniu z ich działalnością to kropla w morzu. Natomiast i to nie powinno mieć miejsca w Warszawie. To rozumiem, że teraz w spółkach Skarbu Państwa na kierownicze stanowiska będą zatrudnione osoby według takiego kryterium, którym będzie oczywiście kompetencja, ale nie będą jakieś inne czynniki. Pan Paweł Welc, jak pan sądzi, jak to będzie teraz? Znaczy każda ekipa to obiecuje, żadna tego nie dotrzymuje. Natomiast rzeczywiście jak patrzymy na tę operację, to ona została bardzo zgrabnie medialnie przeprowadzona, zapowiadana zresztą, że to minister poszedł do ministerstwa po to, żeby je zlikwidować, więc rząd może powiedzieć, że kolejną obietnicę dotrzymuje. Bardzo zgrabnie pani premier stwierdziła, że otrzymała raport, który pan minister miał przygotować, wypełnił swoją misję, więc nie jest dalej potrzebny. Oczywiście ten obraz nie do końca jest aż tak sielankowy, bo zapowiedziano, że jednocześnie dalej będzie się tym zajmował minister Kowalczyk, tylko już nie jako minister Skarbu Państwa, co pokazuje, że jednak coś jeszcze jest do zrobienia, ale generalnie ta zmiana została przeprowadzona niewątpliwie w białych rękawiczkach. Natomiast co ona pokazuje? Ona pokazuje to, że gdzieś tam w tle trwa dyskusja właśnie o tym, kto powinien decydować o obsadzie poszczególnych spółek i że tutaj bardzo są tym zainteresowane jednak resorty w zakresie których działalności czy odpowiedzialności odpowiada profil poszczególnych spółek, to też tam gdzieś w tle się pojawiało. No, z zapowiedzi pani premier wynika, że holdingiem, który miałby zarządzać tymi spółkami Skarbu Państwa, powinien kierować menedżer, a nie ktoś, kto jest związany ze światem polityki. Przynajmniej taka zapowiedź padła. Pan Adam Buczyński. No tak, tylko trochę tutaj akurat widzę pewną niekonsekwencję wypowiedzi pani premier, bo z jednej strony pani premier przedstawia pewną wizję rozwoju Polski i oczywiście to jest dobre. Chce ją realizować. Nie ukrywa, że w tej wizji będą uczestniczyć przedsiębiorstwa nadzorowane albo kontrolowane przez Skarb Państwa. Więc teraz rola menadżera, który miałby wykonywać co? Bo zastanawiam się. On wykonywałby tak naprawdę ten menadżer po decyzję polityczną, tak? Pani premier. Ponieważ jeżeli mówimy o na przykład zaangażowaniu w kopalnię węglową, tak? Kopalnie węglowe, ratowanie ich, no to jest decyzja polityczna i taki menadżer niezależny to chyba nie miałby jakby możliwości nawet nie realizowania tej decyzji. Natomiast spółki Skarbu Państwa, są to spółki akcyjne czy tam spółki z o.o., natomiast one działają zgodnie z kodeksem spółek handlowych i on jest bardzo klarowny i sprawdzony, to znaczy spółką zarządza zarząd i on odpowiada za sprawy spółki. By nadzorować taką spółkę, powoływana jest rada nadzorcza i tam są te rady nadzorcze, również w gronie których znajdują się często politycy albo osoby zaufane. No to i to też jest dobre, bo ktoś jednak, jeśli ktoś nadzoruje, to musi mieć zaufanie. Więc teraz wprowadzanie kolejnego ciała wydaje mi się trochę niezrozumiałe i niekonsekwentne, bo profesjonalista to tak, natomiast tak naprawdę rząd podejmuje pewne decyzje polityczne,
które często były ogłaszane w kampanii wyborczej, teraz je realizuje, ma do tego prawo, a i teraz trudno udawać, że pojawi się niezależny emerator, który powie, nie wykonam takiego polecenia, tak? Ja sobie tego nie wyobrażam. Pan Kamil Majczewski, czy to jest też pytanie, jaką ten menadżer miałby rolę w stosunku do tych wszystkich nowych prezesów, którzy jednak już pojawili się w spółkach Skarbu Państwa, bo minister Jackiewicz z jednej strony miał misję, aby wygaszać resort skarbu, ale też miał misję, aby doprowadzić do bardzo szybkiej wymiany kadr i tą misję realizował w sposób bezprecedensowy, jeżeli popatrzymy na tempo zmian w spółkach Skarbu Państwa, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie kadrowe. No i to budzi wiele wątpliwości, też zobaczymy w najbliższych tygodniach, czy faktycznie minister Jackiewicz był aż tak dobrym ministrem, że zrobił wszystko to, czego od niego oczekiwano i mógł już odejść. Czy też nastąpią jakieś zmiany w spółkach Skarbu Państwa, przynajmniej niektórych, na stanowiskach tych oczywiście najwyższych. Więc to jest jedna rzecz. A druga kwestia, patrząc już zdecydowanie bardziej w przyszłość, to jak generalnie ten nowy holding, czy też specjalny departament, który będzie miał zarządzać tymi spółkami, niezależnie od tego, jaka formuła prawna zostanie przyjęta, jak ustali kwestie współpracy pomiędzy poszczególnymi działami. Oczywiście do tej pory był z tym ogromny problem i nie było specjalnych efektów synergii wynikających z tego, że jednak spora część gospodarki jest pod kontrolą Skarbu Państwa, lecz bardzo ważne będzie to, jak zostanie to ułożone w poszczególnych branżach. Tak, mamy branżę energetyczną, gdzie może konkurencja pomiędzy poszczególnymi spółkami nie wydaje się aż tak niezbędna, gdyż one mają realizować trochę inne cele, tak głównie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, inwestować obecnie, ale w branży bankowej na przykład, jeżeli PKS-a trafiłoby pod kontrolę PZU poprzez Aliora, tak tutaj w ten sposób najprawdopodobniej zostałoby zbudowane. No i obok tego ręka Skarbu Państwa byłoby PKO BP, to mielibyśmy już podmiot, który kontroluje zdecydowanie ogromną część polskiego sektora i jeżeli tutaj zostałaby poczyniona jakaś koordynacja, to moglibyśmy mieć do czynienia z praktykami monopolistycznymi, więc też będzie to bardzo ciężko poustawiać, szczególnie w kontekście tego, że proces prywatyzacji został już zakończony, jak to ogłosił niedawno minister Szama. No, poza tym jest taka najciekawsza obserwacja moja, że istotna część gospodarki jest pod kontrolą Skarbu Państwa i ta gospodarka coraz bardziej zaczyna być kreowana. Do tego dochodzi właśnie system finansowy. No i w pewnym momencie może się okazać, że my zmierzamy w kierunku gospodarki planowanej centralnie. Ja jestem daleki od tego, by wszystko zrzucać na niewidzialną rękę rynku, bo ona faktycznie nie zawsze działa. Natomiast jak zaczniemy centralnie sterować gospodarką, to z tego też nic dobrego nie wyjdzie. Więc żebyśmy też nie przeszli ze skrajności w skrajność tutaj w tym przypadku, bo tutaj ta władza, rola państwa powinna być w kreowaniu, ale już nie sterowanie, bo sterowanie jest bardzo niebezpieczne. To, z czym mamy do czynienia teraz, z tymi wewnętrznymi, nazwijmy to, ustaleniami wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość, które my widzimy jako odwołanie pana ministra, to pewnie jest wierzchołek góry lodowej, ale też jestem daleki od tego, żeby tutaj wnikać, o co chodziło tak naprawdę, bo takie rzeczy powinny zostać w tej partii, ona powinna sobie tam cały czas jakby naprawiać, tak jak w każdej organizacji. No, partia, czy spółka akcyjna, prywatna, czy państwowa, każda organizacja się uczy i każda organizacja poprawia swoje błędy. Natomiast to pokazuje, że jak jest nadmiar tej władzy i ta organizacja jest zbyt duża, to naprawdę ją bardzo ciężko kontrolować. Dlatego jestem daleki od tego, by być super optymistą, by państwo zbyt daleko szło w to nadzorowanie tego rynku, bo politycy wymkną się spod kontroli. Ale zarzuty do poprzednich ekip, a szczególnie do początku transformacji są takie, że wtedy mówiono o tym, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. Więc rozumiem, że tutaj mamy ruch od ściany do ściany. Tutaj też właśnie konsekwencją tego, co się stało wcześniej, jest to, że w dużym stopniu centra decyzyjne znalazły się poza Polską, bo w zasadzie to, co się dało, to zostało wyprzedane i konsekwencją niestety jest to, że tak naprawdę w dużym stopniu nie mamy w Polsce badań i rozwoju, bo to zazwyczaj jest w centralach gdzieś za granicą. I tutaj tak naprawdę z braku tego, że nie mamy dużych prywatnych organizacji, które jednak centralne mają w Polsce, jest jednak konieczność substytuowania tego przez państwo, także tutaj nie ucieka, bo po prostu badania i
rozwój są kluczowe. To hasło innowacyjność jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a tak naprawdę bez tego trudno przetrwać w globalnej gospodarce. No, to jest coś, o czym mówi pan Adam Ruciński. Mamy tutaj do czynienia ze spółkami, które są spółkami publicznymi, są notowane na giełdzie, mają akcjonariuszy. Tutaj państwo podejmuje decyzje dotyczące właśnie tych firm, tych spółek. Więc są tu pewne sprzeczności. No, oczywiście takim moim ostatnim ulubionym przykładem jest PGE i podniesienie kapitału zakładowego, co oznacza zapłacenie bardzo wysokiego podatku. No, tak mamy skonstruowany system podatkowy i to jest decyzja polityczna i ci akcjonariusze mniejszościowi na tym tracą. No, musimy się zdecydować, czy my chcemy mieć spółkę o znaczeniu ważnym, istotnie znaczeniu dla gospodarki, która jest 100% w rękach Skarbu Państwa, czy mieć akcjonariuszy, bo to jest trochę nie fair. No, musimy powiedzieć akcjonariuszom, którzy mają teraz akcje tej spółki, słuchajcie, no my realizujemy swoją politykę, ale będziecie tracić na tym. No to jest taka zasada mieć ciasto, sprzedać ciasto i zjeść ciasto, tak? Od zawsze tak, tak. To prawda. No, to jest właśnie ten problem, czy rzeczywiście dziedziny strategiczne powinny być prywatyzowane, bo czy tutaj nie popełniono po prostu w przeszłości błędów i to nie jest próba jakiegoś odwrócenia tych negatywnych konsekwencji. No ale może uczciwie byłoby te spółki wycofać się nam z giełdy. Pewnie tak. To drogie. To jest no i musielibyśmy się przyznać do tego, wycofują te spółki strategiczne dla państwa. Kapitalizacja giełdy naprawdę spadłaby bardzo znacząco i myślę, że to był też kolejny krok do marginalizacji naszego rynku. Poza tym znacząco ograniczyliśmy przejrzystość gospodarki, bo jednak to, że spółka jest na rynku, powoduje, że ona musi informować. Pewnie widać, że temat jest bardzo trudny. Wracamy za chwilę do spraw gospodarczych. Za chwilę będą także wiadomości. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Deweloperzy po raz 11 ocenili banki, które udzielają im kredytów inwestycyjnych. Brano pod uwagę jakość współpracy, szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych oraz koszty kredytu. Na czele zestawienia znalazł się Getin Noble Bank. Za nim mBank, a trzecią lokatę zajął Bank Polskiej Spółdzielczości. Jest to debiut tej instytucji na podium. Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich wskazuje, że spółdzielcy jako jedyni potrafili nawiązać współpracę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Potwierdza to ten trend, który notowaliśmy już od jakiegoś czasu, że deweloperzy w mniejszych miastach, którzy wcześniej byli w stanie sobie jeszcze poradzić bez kredytów z banków, w tej chwili no już nie są w stanie tego robić, potrzebują kredytowania z banków, aby ruszyć z inwestycjami. Jest to między innymi skutek ustawy deweloperskiej. Przedsiębiorcy budowlani uważają, że największą bolączką banków działających w Polsce jest zbyt ostra polityka kredytowa i długi czas podejmowania decyzji. Na pewno życzylibyśmy sobie szybszych decyzji kredytowych i odważniejszych decyzji kredytowych ze strony banków. Najbardziej nam się nie podoba oczywiście wchodzenie na nowe rynki, na których bank jeszcze nie jest obecny, nie zna nas, nie jest zainteresowany współpracą z nami. My wtedy musimy szukać nowego banku, nowych struktur finansowania i to rzeczywiście jest to, co nam najbardziej chyba dokucza. Z zestawienia opracowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich wynika, że na rynku bankowym jest coraz większa konkurencja, czego skutkiem jest coraz lepsza oferta. Pogoda zacznie się psuć już dziś w nocy, powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Synoptyki IMGW Hanna Nemec. Do Polski zbliża się już od zachodu Zatoka Niżowa z frontami atmosferycznymi i w nocy na południowym zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. Mogą się tam pojawić niewielkie opady deszczu, nie można wykluczyć lokalnych słabych burz, ale ich prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo niewielkie. Jak mówi Anna Nemec, dziś na północy i na wschodzie kraju nadal będzie pogodnie, ale na zachodzie pojawi się dużo chmur i wystąpią opady deszczu, które miejscami mogą być intensywne. Na południu w Sudetach, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim czy również w Tatrach może spaść nawet do 30 mm deszczu. Opady nie dotrą prawdopodobnie do centrum kraju, a północ, północny wschód będą nadal pogodne. Temperatura maksymalna w sobotę od 17 stopni na krańcach północno-wschodnich. Cieplej w centrum około 23 stopni, a na południu Polski nawet do 25, lokalnie 26. W niedzielę będzie chłodniej, a na południu pokropi deszcz. Niedziela już sprawiedliwie w całym kraju chłodniejsza, z temperaturą maksymalną właściwie poniżej 20 stopni i będzie padać praktycznie w południowej połowie kraju. Początek przyszłego tygodnia zapowiada się pochmurny, z opadami deszczu i temperaturą poniżej 20 stopni. Pogodniej ma się zrobić w środę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:33. Zapraszam teraz na dalszy ciąg pulsu gospodarki, który prowadzi Robert Witka. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Kontynuujemy rozmowę o gospodarce. W naszym studiu Adam Ruciński, Paweł Pelc i Kamil Maliszewski. Będziemy mówić teraz właśnie o szczycie w Bratysławie, o którym była ostatnia informacja w naszym serwisie. I też będziemy cytowali wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego, który uważa, że odpowiedzią na obecny kryzys musi być jedność Unii, która powinna skoncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa i ochronie zewnętrznych granic. My powinniśmy być skoncentrowani na nowym porozumieniu w sprawie migracji. Mam wrażenie, że jesteśmy o krok od uzdrowienia sytuacji w tym bardzo ważnym obszarze, który przynosi bardzo negatywne skutki polityczne, niepotrzebne napięcia polityczne. To nowe porozumienie dotyczące polityki migracji, czy też europejskiej odpowiedzialności za kryzys migracyjny musi być oparte tylko i wyłącznie o instrumenty zewnętrzne. Za to bardzo liczne instrumenty zewnętrzne, nie tylko pomoc humanitarna, rozwojowa, ale także polityka handlowa. No właśnie, będzie też mowa o konkurencyjności Unii Europejskiej. Pojawiło się przed tym szczytem wiele wypowiedzi dotyczących gospodarki. Tutaj słyszeliśmy w tej wypowiedzi, pan minister mówił o imigrantach. Planuje się między innymi, Unia planuje, żeby przesunąć część środków, które są w funduszach europejskich, na